Na ostatnich Mistrzostwach Europy Robert Dołęga, zawodnik ŁKS Orlęta Łuków, zajął doskonałe trzecie miejsce. Robert, gratulacje ze zdobycia brązowego medalu Mistrzostw Europy. Czy wiesz, że jest to pierwszy medal Mistrzostw Europy dla barw ŁKS Orlęta Łuków? Dziękuję za gratulacje i bardzo mi miło z tego powodu, że to jest pierwszy medal w kategorii seniorskiej, w dyscyplinie olimpijskiej dla tego miasta, dla ŁKS Orlęta Łuków. Jestem z tego dumny i wiem, że w ten sposób przeszedłem do historii. Powiedz, jak ci się startowało we Włoszech? Zawody dość ciężkie, mimo mojego doświadczenia, kilkunastu startów w imprezach międzynarodowych. Jak wszyscy wiemy, zakończył się start z sukcesem moim drugim medalem brązowym, ale trzeba przyznać, że to były dość ciężkie zawody. Pełne dramatyzmu, pełno spalonych podejść u moich konkurentów. Kontuzji też mnie nie omijały, miałem dość bolesne skurcze i przedramion, i pachwin, i tutaj łopatek, także cieszę się, że to się wszystko dobrze skończyło, chociaż zapowiadało się kiepsko. Świetnie zostały rozwiązane zawody taktycznie przez Ciebie. Tak, i tutaj w tym momencie muszę podziękować mojemu przyjacielowi i teraz już trenerowi, wicemistrzowi olimpijskiemu z Barcelony, Krzysiowi Siemionowi, który mi pomógł. To były moje pierwsze zawody, gdzie nie interesowałem się, co się dzieje na zapleczu, co się dzieje przy tablicy, jakie są roszady, koncepcje trenerów. Ja po prostu tylko podchodziłem i myślałem o tym, żeby podnieść ciężar na pomoście. I widocznie tak musi być. A jeśli chodzi o Igrzyska Olimpijskie, niestety tego człowieka zabraknie na Igrzyskach. Jest trzech asystentów, jeden trener główny, a na Igrzyskach może pojechać tylko dwóch trenerów. To już jest wszystko zaplanowane, ale jestem dobrej myśli. Zdobywając medal Mistrzostw Europy, chyba potwierdziłeś i potwierdzisz, że atmosfera w Łukowie ci sprzyja. Jak najbardziej, jestem z tego zadowolony. Moje marzenia się spełniły, bo chciałem do tego miasta w ramach wdzięczności i podniesienia swoich osiągnięć zdobyć medal. Udało się ten medal zdobyć. Mam nadzieję, że to nie jest ostatni, choć to jest pierwszy. Ale wiemy, że sala nie do końca była przygotowana pod ciężary. Sala, w której trenuję w Łukowie, tak? Zgadza się. No, to jest mała salka, około 70 metrów kwadratowych przy szkole podstawowej numer 1. No i po dwóch, trzech tygodniach ta podłoga nie wytrzymała moich obciążeń. Rzucanie kilkunastokrotne ciężarów powyżej 200 kg z wysokości 2 metrów spowodowało, że zapadła się podłoga. Wszystko tutaj robimy, żeby to wszystko odreperować, ale wymaga generalnego remontu. Widzimy za tobą sporo młodzieży, coraz więcej chłopców się garnie do podnoszenia ciężarów, więc chyba siłownia również przydałaby się większa troszkę. Jest mi tym bardziej miło, że mam nadzieję, że w jakiś sposób się przyczyniłem swoim sukcesem, swoim przyjściem tutaj do klubu, że ta młodzież się garnie, że wyjdą jeszcze inni zawodnicy, a nie tylko Dołęgowie i będą sukcesy. Przed nami Mistrzostwa Polski, które będą ostateczną kwalifikacją do Pekinu i znowu walka z Arkadiuszem Białkiem. Tak, chociaż muszę przyznać, że jestem teraz o wiele spokojniejszy na wszystkich imprezach, jak do tej pory w tym roku. W tym sezonie z Arkiem wygrywałem i to z dość dużą przewagą. W mojej koronnej dyscyplinie, mojej koronnej boju, jakim jest podrzut, dorzucałem ponad 10 kg niż to, co on osiągnął. Także jestem spokojny, chociaż muszę być cały czas skoncentrowany. Do Pekinu pojedzie 6 polskich ciężarowców, z czego 2 w twojej kategorii. Czy wierzysz, że w tej 6 się załapiesz? Tak, oczywiście. Jakbym nie wierzył, to bym zakończył ten sezon na tym medalu Mistrzostw Europy i bym pojechał na wakacje z rodziną. Także jestem przekonany i wierzę w to, że tym swoim brązowym medalem zapewniłem sobie miejsce w składzie na Igrzyska Olimpijskie. Będziesz w kategorii walczył razem z Marcinem. Powiedz, jak układają się wasze kontakty? No, jeśli chodzi o rwanie, to Marcin jest rekordzistą świata, także jest poza zasięgiem. Ale sport jest sportem. Tutaj Mistrzostwa Europy we Włoszech pokazały, że wygrałem z mistrzem świata, z rekordzistą Europy. Także dlaczego miałbym nie wygrać z rekordzistą świata? Wiem, że jeśli wyrwę dużo i będę w dobrej dyspozycji dnia, gdzie mogę bardzo dużo podrzucić, to jestem w stanie ograć wielu zawodników. Życzymy ci tego, a wraz z władzami Łukowa planujecie we wrześniu zorganizowanie w waszym mieście turnieju z udziałem wielu znakomitych ciężarowców. Moim marzeniem jest, aby zaprosić moich przyjaciół, szczególnie z tych kategorii ciężkich, jak Pawła Najtka,
Marcina, no, wszystkich braci i kilku zawodników z zagranicy. Mam nadzieję, że z pomocą sponsorów i telewizji uda się zorganizować na takim poziomie, jak ja bym chciał. Czy swoją przyszłość, nie tylko zawodniczą, widzisz już teraz w Łukowie? Jak najbardziej. Już na pewno nie zmienię żadnego klubu, aby tylko moja współpraca z władzami miasta i przede wszystkim z władzami klubu układała się na dobrej drodze. Czyli tak jak jest teraz. Wiadomo, pewne rzeczy wymagają dociągnięcia, ale to wszystko... Mamy pierwszy raz do czynienia ze sportem takim profesjonalnym, bo jak jeśli tutaj przyszedłem do Łukowa ja z takim zamiarem, że to nie będzie amatorszczyzna, że to pewnie w przyszłości na pewno zespół przynajmniej drugoligowy. Także po to tu jestem i tak jak obiecałem na spotkaniach, za 3-4 lata postaram się, aby była godna drużyna w trzeciej lidze, żeby zapoczątkować starty, a w przyszłości, żeby były sukcesy nie tylko na arenie krajowej. 29 czerwca w Zakliczynie odbędą się Mistrzostwa Polski, które będą ostatnią kwalifikacją do Igrzysk Olimpijskich w Pekinie. Na tych zawodach będziemy towarzyszyli Robertowi z kamerą.